na Politechnikę Świętokrzyską przyszedłem z zamiarem studiowania na dziale mechanicznym. Kończyłem technikum mechaniczne i wtedy byłem jeszcze na takim etapie, że chciałem zostać mechanikiem samochodowym i taki technikum skończyłem tutaj w Kielcach na Jagiellońskiej. I po pierwszym roku jakimś dziwnym sposobem znalazłem się na budownictwie, ale tak naprawdę to jakoś wszyscy żeśmy z technikum mechanicznego, tak jak razem żeśmy studiowali, poszliśmy na budownictwo. Wybrałem specjalizację konstrukcje budowlane. Taki wtedy był najtrudniejszy to kierunek, bo tam głównie robiło się projekty i takie konstruktywny kierunek i ten udało mi się dowieść do końca. W praktyce, jak zacząłem już pracę, to jest taki sprawdzian później, to się okazało, że to naprawdę też cała wiedza teoretyczna, ta wiedza, która mi Politechnika Świętokrzyska dzięki niej się czegoś nauczyłem, w praktyce się sprawdza, tak? Bardzo fajni, kompetentni wykładowcy. Dużo wiedzy. Mieliśmy tam fajne laboratoria i praktyki, więc to jest przede wszystkim atut tej Politechniki. Rozpocząłem pracę w Mostostalu tuż po studiach, a w zasadzie można powiedzieć, że jeszcze studiując, bo zatrudniłem się w 1996 roku w Mostostalu od 1 lipca, a 12 broniłem pracę magisterską, taki mieliśmy termin. Gdzieś to się pokryło i zajechało trochę czasowo. Natomiast to jest moja pierwsza praca i tak jak myślę większość młodych ludzi karier zaczęła się prozaicznie, tak? Inżynier budowy to jest taka, można powiedzieć, praktykant trochę na budowie, później kierownik robót montażowych, kierownik obiektu, kierownik budowy. W 2004 roku zostałem kierownikiem wytwórni konstrukcji stalowej, a po jakimś czasie dyrektorem do spraw produkcji przemysłowej, członkiem zarządu. No i od 10 lat, w tym roku mija 10 lat, jak pełnię funkcję prezesa zarządu. Mostostal Kielce to jest jednym z ważniejszych i jednym z liderów firm, które zajmują się produkcją i montażem konstrukcji stalowych. My generalnie działamy w kilku branżach takich. Przede wszystkim przemysł. Przemysł to znaczy instalacje przemysłowe, instalacje odsiarczania, jakieś linie technologiczne, energetyka. Mostostal Kielce uczestniczy w budowie wszystkich elektrowni węglowych, jakie były budowane w Polsce. Największą taką inwestycją to była budowa elektrowni Opole, gdzie tam mieliśmy bardzo duży zakres robót. Wyprodukowaliśmy około 15 tysięcy ton konstrukcji, a zmontowaliśmy 35 tysięcy. My jesteśmy jako firma na tyle elastyczna, że po prostu gdzie jest popyt, tam my działamy. W tej chwili energetyka w zasadzie stanęła całkiem. W przemyśle też niewiele z inwestycji, więc a jest jeszcze są inwestycje w drogach, na kolei, więc tam wszędzie my jesteśmy. My produkujemy i montujemy konstrukcje na cały świat, ale takim głównym rynkiem to są Niemcy, Austria, Francja, mamy swoich stałych partnerów. W Czechach też mamy swoich stałych partnerów, gdzie w różnych konfiguracjach, raz jako generalny wykonawca, raz jako podwykonawca, startujemy i wygrywamy te roboty. Większość naszych pracowników, powiedzmy 90 parę procent kadry technicznej skończyło Politechnikę Świętokrzyską. Ja, mój zastępca, tutaj na piętrze mamy wszystkie osoby skończyły Politechnikę Świętokrzyską. Wszystkie nasi menadżerowie, kierownicy projektów, kierownik wytwórni, w zasadzie na palcach jednej ręki mogę wymienić tych, którzy ich nie skończyli. Wszystkich inżynierów, których zatrudniamy, to są z nadania Politechniki Świętokrzyskiej, skończyli. My też współpracujemy z Politechniką Świętokrzyską w różnych aspektach. Bardzo chętnie tu widzimy studentów na praktyce. Jeśli uczelnia ma jakieś potrzeby, żeby zobaczyć, pokazać wytwórnie, też jak najbardziej jesteśmy chętni. Natomiast też uczestniczymy w takim programie, w którym sprawdzamy, przychodzą do nas prace magisterskie do oceny i my wybieramy najlepszą tą pracę. Często też dzięki temu pozyskujemy nowych pracowników. Obecnie na przykład mamy jedną z absolwentek, którą wyróżniliśmy i u nas od tej pory pracuje. Uważam, że jeżeli chcą skończyć dobrą uczelnię, niech idą na Politechnikę Świętokrzyską i zapraszam później do nas. W Kielcach jest dużo firm, wbrew pozorom, takich, które chętnie będą widzieć absolwentów.
I wiem to z kontaktów z Politechniką i z różnymi przedsiębiorcami, z którymi mamy kontakt, to wiem, że zawsze znajdą zatrudnienie.